Siema, jestem Kotun14 i witam w kolejnym odcinku Let's Play do gry Resident Evil 4. Zapraszam. Okej, a więc ruszamy w dalszą przygodę. W poprzednim odcinku, no szczerze mówiąc, możecie mnie zhejtować nawet za to, bo za bardzo się bałem, żeby iść w dalszą podróż, ale zrewanżowałem się, można powiedzieć, tym, że byliśmy na strzelnicy i kupiliśmy Killera 7. No, możemy tak to ująć. Dobra. Czekajcie. Okej, dobra. A spróbuję w ogóle się nie bać. Nawet jak zginiemy, to idę naprzód, żeby zginąć i wiedzieć chociaż, co nas czeka. Cholera. Analoga, nie włączyłem. Do przodu i w lewo. Do przodu, w lewo, do tyłu. Tędy każą iść. Kurde, mimo to, że powiedziałem, że się nie boję, to sram po gaciach. Naprawdę. Co ja zrobiłem? A, dobrze. Do przodu. Nigdzie. No, mam iść tu. Do przodu, w prawo. Mam zamknięte drzwi. Więc cholera, jak ja mam się tam dostać? Dobra, idziemy do przodu, w prawo. Albo... Nie, dobra. To nie było coś strasznego? Chyba jednak było. Do przodu, w prawo. No i dlaczego jest ta straszna muzyka w ogóle? Dobra, może będę krzyczał, może nie będę się bał wtedy. No, chłodnia, to ja wiem, że chłodnia. A w tej chłodni jest wszystko, co straszne. Haj, co? I się nie przestraszyłem. Ale trochę dziwnie zostawić tak let's playa niedokończonego, bo naprawdę mam zamiar go zatrzymać. Dobra. Pamiętacie, gdzie użyliśmy regeneratora? Pewnie trzeba do niego iść, będziemy z nim walczyć. To będzie nasz pierwszy wróg. Ale poczekajcie. Nie mam nic. Po prostu zobaczcie na amunicję. Nie mam nic. Mam do Magnuma i do snajpy. No. Co ja mam się z nimi nożem bić? Bo sobie żarty robicie. Oj, dobra. Ten odcinek też nie będzie zbyt udany. W ogóle, słuchajcie, ta końcówka gry już nie będzie udana, ponieważ... O, w prawo mogę iść. Ponieważ co? Ponieważ jesteśmy na wyspie, w laboratorium, a ja się boję grać. No i dlatego to wszystko. Do tyłu i w prawo. Jak do tyłu i w prawo nie da się iść. O, da się. Mój błąd. Przepraszam. O, było, sprawdź. I znowu straszna muzyka. Ej, weźcie się ogarnijcie. Bo ja się boję. Że mi coś wylezie i co? Może ja bez dźwięku będę grał, ale to wtedy mnie zaskoczą i w ogóle się nawet zawał pan, a nie się. Słowa mi się mylą. Trochę jestem bardziej ogarnięty niż wczoraj, ale tak jest teraz lamie, także hej. Boże, ale mi serce przyspieszyło. Wy to... Wiem, jak to jest oglądać czyjś filmiki, się nie bać i uważać, że ktoś się boi i jest słaby w ogóle. Ale... Grać w straszną grę i nagrywać to, uwierzcie mi, jest czego się bać. Dobra, idziemy do pierwszego regeneratora. Oto on. No, wstaniesz? To te istoty. Przestraszyłem się, cholera.
Boże, naprawdę ja się boję. On udaje martwego, ale on żyje. Słuchajcie, chyba jak tam pójdę, dopiero to on wstanie. Sprawdź. Nie, boję się, bo jestem kołtunem. Chyba zać chomam głośnik i fak. Bo ja gram na głośnika, bo mam słuchawki popsute, bo nawet wam mówiłem po leczeniu odcinku dlaczego. Słuchajcie, on jest, on leży. Leży dalej. No bo cholera, nie wiem czy się bać. Trzeba chyba wejść przez okno. Chyba nie. Słuchajcie, jestem obsrany. Nie wiem gdzie iść. Jestem sam na sam z nim. Co mi się bardzo nie podoba. Dobra. Nie mogę przeskoczyć. Nic nie mogę zrobić, słuchajcie. Jeszcze to obsranie moje. Więc ja to muszę zrobić. Proszę mi powiedzcie. Znaczy nie wy, ale... Oh my gosh. Czekajcie, zaraz wracam, muszę się opanować. Okay, jestem z powrotem. Nie wiem, czy dobrze poszedłem, ale chyba nie. Słuchajcie... nie będę korzystał z poradników żadnych, żeby sobie ułatwić grę. Może w ostateczności, ale na razie jeszcze nie korzystam. No i nie wiem, co trzeba zrobić. Wydaje mi się, że to nie tu. Pamiętam, że była zagadka, ale nie pamiętam gdzie. Naprawdę. Dobra, zejdziemy na dół. Słuchajcie, ten odcinek będzie wielkie bagno. Jak ja czegoś nie zrobię sensownego, to... Ja nie wiem, po co ja to nagrywam, jeżeli nie zrobię nic sensownego. Tu się da iść? Nie. No i straszna muzyka, i dlaczego? Słuchajcie, może, że mnie przekonujecie, że będziecie próbowali przekonywać. Chyba zakończę jednak serię. No przykro mi, mi też jest przykro, ale to moje obsranie całe jest niedopuszczalne. Mam iść w prawo? Jasne. No tu co jest? To jest sklepikarz. Tam jest wyspa. Jezu, ludzi nie ogarniam. Serio. Idę. Nie wiem, co mnie czeka. Umrę ze strachu. Bo zobaczcie. Poprzedni odcinek i ten będzie prawie bezsensowny. Poprzedni jeszcze była strzelnica, ale... W tym... No... Nic nie robię po prostu. Więc... Szczerze się zastanawiam nad zakończeniem serii. Jest sklepikarz. Dlaczego mi lagnęło? To wina przeciwników czy kogo? Ale tu się wychodzi chyba na dwór już. A nie, dwór jest tam. Dobra, idę. Słuchajcie, jestem przerażony. W ogóle nie wiem gdzie iść, nie mam pojęcia. Nie wiem. Ten pokój.
Tu byłem, nie mam po co iść. Nie, tu na pewno nie trzeba iść. Słuchajcie, nie wiem gdzie iść. Wiem, że trzeba zdobyć tą kartę elektroniczną. Pewnie dam jakąś anotację, że jeśli nie chcesz się nudzić, przewin do jakiegoś momentu, bo to jest strata czasu. I to jest straszne przede wszystkim. Nie wiem, gdzie iść naprawdę. Już odcinek 10 minut trwa. Jeśli kolejne 10 poświęcę na takie zamulanie, to ja nie wiem, co z tego wyjdzie. Dobra, straszne dźwięki. Co tu jest napisane? Operating Room. Że będę czytał. Operating Room. Co tu jest? Tu jest regenerator. Okej. No, słuchajcie, nie mam gdzie iść. No, widzicie to? Zobaczcie. Mam klucz tutaj, ale do następnych drzwi już nie mam, więc. Więc nie wiem. Ja to miałem nagrywać dla przyjemności. Tak było od pierwszego do czwartego rozdziału. A teraz co? A teraz trupy mi leżą, jakie straszne. No i drzwi się zasuwają, te straszne dźwięki. Chwilka, poczekajcie. Dobra, jestem z powrotem. Po prostu się boję. Uruchamiamy, o Boże. Nie wiem. Niebieski, lubię niebieski. Aha, no to tak działa. Zielony, może? Jeszcze raz? Nie. Czerwony? Nie wiem, zielony. Aha. Niebieski, żółty. Czerwonego nie braliśmy. Co jest? Co jest? Tworzyłem? Aha. Jezu! Jakieś dziwne. Wszędzie krew. Boże. Jezusie, co ja mam robić? Naprawdę nie wiem, co ja mam robić. Pewnie jestem na dobrej drodze. Jest to jakieś straszne rzeczy. Notatka Lewisa 3. Regenerator, patrzcie. No właśnie. Regeneratorami, o to mi chodziło. No właśnie. Niestety. Zobaczycie, o co chodzi. No. Na przykład odstrzelimy mu banie, to bania mu odrośnie. Taki jest frajer. To jest ta karta. Słyszałem coś. Czekajcie.
Nie, zdawało mi się. Jezu! Słyszę... Nie słyszeliście tego! Coś strasznego! Regenerator. Patrzcie, o czym mówiłem. Fuck off. Może uciekajmy? Jezu. Zasił duszę. Wiem, że nie potrafią szybko biegać, ale spróbuję go zabić. W nogę. Cholera, jeszcze mój zes. Pieprzaj. Pytać się pewnie po co go zabijam. Szczerze nie wiem. Chcę być fajny chyba. Jezu, zdążyłem uciec, Boże. Wiecie dlaczego nie lubię tego momentu tej gry? Dobra, pewnie będzie podany czas z odcinka, w którym właśnie chciał mnie dorwać. I będzie Brecht albo hejt, albo nie wiem co. Wiem, że będę uciekał. Boże, ale mnie adrenalina podskoczyła. Ciśnienie, w ogóle wszystko mi podskoczyło. Je, ja pier... Szkury. Widzieliście kto tam... On tam stał! Poczekajcie. Posłuchajcie sobie go. No tak sapie. To, dlatego się ich bardzo boję, szczerze tak. Zrzuca w niego granatem, nie wiem, może to pomoże. Jest, widzicie? Trudno by było go nie zauważyć. Dostał. Słyszałem okrzyk. Zgiął się. Back, back, back. Może do tę stępę na razie. On by z prawej mi nie wyszedł żaden. Nawet się nie zdążyłem obejrzeć. Cholera. Jezu, ale jestem obstrony. Z czego? Z Magnuma? Co by na to? Jest! Zabiliśmy go! Jest! Haha! Bitch! Ja! 5000! Huhu! Wybaczcie mi, że zachowuję się jak idiota, ale... Huhu! Słuchajcie, odcinek trwa 18 minut. Ha! Jestem zabójcą ich. Ale... Jestem obsrany. Dobra, ogar. Zabiłem go, ale to nie oznacza, że... To koniec. Szczerze tak. Mam tylko 8 naboi. Jezu, zobaczcie, mamy klucz, bo mamy kartę elektroniczną. I teraz pewnie... Cholera, jak się do zapisu dostanę. Dobra, może odcinek się przedłuży. Jezu, się zabiłem jednego, miałem jazdę, ale znowu mi adrenalina spadła i jestem obsrany. To jest coś niesamowitego. Uwierzcie mi. Nie musicie, ale uwierzcie.
O fuck! Ja go słyszę. Gdzie on jest? W imię zasad. Muszę przezwyciężyć strach. Może wezmę jakiegoś kumpla z podwórka i będzie ze mną tu siedział, bo ja nie wyrobię. Z kimś zawsze raźniej. A, chciałem wam powiedzieć, że tu oni też są. Cholera. Poczekajcie, za dwóch muszę ochłonąć. Dobra, jestem z powrotem. I jestem obsrany. Dobra, robię to. Nie wiem, na cholerę. Nie. Nie, bo wstaną. Ja jeszcze nie chcę, żeby wstawały. Patrzcie. Aaaa! Strasznie wyglądają. Cholera. Wiecie, co zrobiłem źle, gdy grałem w to samemu? Wtedy dla przyjemności. Nie podniosłem lunety na podczerwień. Musiałem się trudzić ze snajperką zwykłą. Musiałem strzelać na oślep. To ich chyba nie obudzi jeszcze. Te dźwięki. Jest. Nie musimy chyba, że najpierw trzeba odmrozić ich. I tu wejść. Jeszcze raz zewu. Okej, okay, jestem, odetchnąłem. Słuchajcie, chyba naprawdę trzeba. Chyba trzeba odmrozić te urządzenia, czy co to. Ale jeśli odmrożę, nie zdążę tam dojść. To się odmroziło, ale oni też. Postawcie się w mojej sytuacji. Drzwi zostały zamknięte i ten się oderwie, o ten. Cholera. Luneta. Połącz ją. Okej, mam lunetę na podczerwień. Czekam w tym pomieszczeniu jak głupek na niego. Traf pasożyta. Jestem debil. Jest! Jeden mniej. I tak będziemy sobie z nimi radzić. Te ciała zostały zamrożone razem z pasożytami wewnątrz ich. Mają kolosalne przechlapane. Aha. Słuchaj, ja nie chcę... O, jak się przestraszyłem. Słuchajcie. Proszę was. Odcinek trwa ponad 20 minut. Dajcie żyć. Co to jest? Spójrzcie w prawo. Ta ręka się rusza.
Nie, to nie dla mnie. Spadaj. Ponad 20 minut odcinek, a do zapisu jest wiecie ile. Nie możecie sobie tego wyobrazić. To będzie... Jezu! I znowu go słyszę. Skurwy. Słyszę go, ale nie wiem, gdzie jest. Mam klucz tutaj, ale tu nie ma zapisu. Słuchajcie, spróbować wrócić, co? Spróbuję, co? Czy muszę iść tam i w lewo? Nie. Tak, dobrze, tam i w lewo. Próbuję uciekać jak najdalej. Nie, wiecie co? Nie próbuję uciekać. Próbuję znaleźć zapis i kur... De tyle chcę zrobić w tym odcinku. Proszę. Jest! Dotarłem, nie wiem jak, ludzie! Jest! Dokończyliśmy odcinek, tak! Tak! Jestem psychiczny, wiem, ale dokończyliśmy. Jezu, dobra, słyszę jego zianie, nie wiem jak to nazwać. Tu się z wami pożegnam, bo tam już nie dam rady tego słuchać. Napiszcie mi w komentarzach, czy tylko jedno, czy mam kontynuować serię, czy nie. Zobaczę, ile będzie ludzi mówiło, czy tak, czy nie, Boże. Dobra. Więc dzięki za uwagę, dzięki, że zostaliśmy, że zostaliście ze mną do końca. Bo tak to chyba bym w ogóle się nie ruszył podczas tego odcinka. Jeszcze raz dzięki wielkie, no i komentujcie, subskrybujcie. No i może do następnego odcinka, jeśli się nie przestraszy, no to cześć.